mówiłam o tym, że planujemy tutaj po porozumieniu z wójtem, rozmawialiśmy na ten temat, że widzimy taką potrzebę po prostu, tak jak samo jak na przykład widzieliśmy potrzebę zamiatarki. I teraz również jakby jesteśmy na dniach zakupu odchwaszczarki, która też będzie jeździła i tak samo właśnie widzimy tą potrzebę, żeby zakupić tą taką może lepszą maszynę do sprzątania plaż, tak, żeby tutaj też umożliwić firmie Beko lepsze właśnie sprzątanie. Natomiast jesteśmy na etapie zbierania tutaj ofert jakby cenowych, jakie to jest koszt i ewentualnie jakiś parametrów tutaj. Czy na ten rok jeszcze damy radę ją kupić? Myślę, że jeszcze na ten sezon, no nie, bo już jesteśmy jakby w sezonie, można powiedzieć, natomiast oczywiście na przyszły rok myślę, że jak najbardziej jest to realne. Chcemy realnie wykorzystać, wiadomo, że mamy przystań w Becherinkach, jest tam ciągnik, który jest w naszej dyspozycji, on nie jest aż tak obłożony, że tak powiem, pracą, także gdybyśmy kupili taką maszynę i ktoś, nie wiem, czy Speko, czy ktokolwiek operator ciągnika po prostu by przejechał raz na jakiś czas taką maszyną, na pewno byłoby dużo, dużo lepiej. Albo wczesne godziny ranne, albo późne godziny wieczorne, no bo tak jak ludzi nie ma, bo to jest jednak też tam troszkę. No tak jak na plażach, czy Hiszpania, czy gdzieś się robi, to tam w nocy, ale z dużym oświetleniem. Ja jeszcze chciałam się zapytać, bo Marcin, zakaz wprowadzania psów. Ostatnio byłam na plaży i to jest mało, że psy chodzą, ale przyjechali koni i z tych schodów i koń się przewrócił, mało człowieka nie zabił, tak? Nie, no tutaj, na plaży schodzili, nie na serpentynach, normalnie z tego schodzili. Murka skakał konie i się przewrócił na plaży, tak. No tu czasami te konie prowadzą. No, no niestety, nie ma czegoś takiego, zakaz prowadzania koni i psów na plażę. Ja tylko powiem dlaczego. Ponieważ był taki wyrok sądu, gdzie właściciele koni i psów stwierdzili, że poprzez wprowadzenie takiego zakazu w regulamin utrzymania czystości i porządku my ograniczamy swobodę tym, co mają psy i konie. My jakby jesteśmy za tym, żeby jak najbardziej wprowadzać taki zakaz wprowadzania na plaży, bo wiadomo, no tak się popiłuje. Natomiast no, wprowadziliśmy coś takiego, że jakby możemy wprowadzić tylko zasady, pod jakimi mogą się poruszać, tak, osoby tutaj z psami. Natomiast do nas dochodzą z kolei sygnały, że ludzie chcieliby mieć plażę dla psów. Tak jak pani mówi, że chciałaby mieć pani zakaz. To dostałam tutaj. No ale jest tutaj na Koralowej, nie? No tak, ale ten zakaz jakby nie, on nie jest formalny, tak? Bo to jest tylko, mówię, nie ma. No i sprzątanie, nie? Bo tak, sprzątanie, ale oczywiście nie. Najpierw tygodniami. Zgadzam się z panią, my na tutaj wysyłamy. Tak, prosimy tutaj tych właścicieli koni, Straż Gmina również jakby wie o tym, informuje właścicieli o tym, że powinni sprzątać, tak? I po swoich zwierzętach, mówimy ogólnie, tak, zwierzęta. No idzie 3-4 konie i po prostu. W kwestii tych piesków właśnie, jeszcze do sezonu, bo wiemy, że na stanie w Beko są te automaty z wolączkami. Tak, chcemy sukcesywnie wprowadzać takie automaty staną, bodajże 3 chyba, czy 4 są, nie? Jak widzą Państwo jakąś potrzebę gdzieś ustawienia tylko pojemnika, one jeszcze na pewno staną, ale to też to jest to właśnie tak jak z tymi zakazami przekraczania prędkości, tak? Jest coraz lepiej. Kiedyś, jak pamiętam, jeszcze w Bucku myśmy to wprowadzali, to na wręcz to niszczyli albo zapykali czy innym, ale dzisiaj się obserwuje, ludzie się powoli przyzwyczajają. Jakby z roku na rok jest lepiej. Prawie w całej gminie wprowadzone te... Ale ja mogę zabrać w sprawie psów. Ja tu mieszkam od już ponad 40 lat. Miejscowi ludzie w co dzień, których ich nie ma, bo psa wolą samopas. Gdzie ma żadna. Ale w niedzielę to oni wolą przy smyczy z własnym piestem po rewie. A te kto nie, to są obcy, nie, to są miejscowi ludzie. A ja te psy znam. I to od razu mam tendencję do kogoś, ale nie do siebie. W niedzielę psy są na smyczy, na spacerki z dzieckiem, chodzą po mieście, porywie. A w co dzień w nocy rozwalają śmietniki, z tym rozwalają. Co? A gdzie tędy to ludzie są? Ten pies może iść na górę w nocy, tak? No i tam właśnie mam takie sygnały od mieszkańców, chcą wprowadzić, żeby była plaża dla psów. Nie wiem jak państwo... No, nie, absolutnie. Dopiero tam zaczęło, ale nie tutaj, słuchajcie, tutaj tyle ludzi.
przyjeżdżał. Znaczy kiedyś generalnie to było, nie wiem czy formalnie czy nie formalnie. Ale była to dla właściciela sam. Nie wiem, a teraz jest plaża dla nudystów, bo dużo osób mówi, że oni idą tam jest dla nudystów, a nie ma dla psów, tylko dla nudystów. I się pytają. Ale nie, Szanowni Państwo, mówmy, pytajmy koszmar. Proszę, żeby to sprzątanie obiecuję, jak od soboty zaczął, że i będzie do soboty posprzątane. A teraz będę tam przy ochronie. No to zostało po tych budowach MTK, bo to nie ma innej sprawy. Bo to zostało po budowie, zamiast wyczyścić te cegły po tych budowie, co ten mur zrobili, to zasypali piaskiem przecież, a teraz woda zbierze w szoki wektor i teraz tylko mi spadła dużo wody, to same cegły są. Przemada nogi, żeby wyjść. To już nie wyjść, bo przecież można było ukąpać. A teraz tego tak wygląda i pozostałe kamienie. No i tam różne rzeczy były ułożone i tak. Z tego czarnego rogu jak się idzie. Tam już tam jest pomieszczone, ale to za mur tutaj. O tym czarnego muru. No bo może tu też dzieci małe kąpać. Ale to są same kamienie, tu nawet to, że teraz tam, to są same kamienie i cegły. Na Morskiej tutaj śmietnik stoi, nie? Ktoś wystawił, jak były te wystawki i nie zabrali. Widziałeś? No tak samo koło Olszewskiego. No, a około tego, że Olszewski swoje wystawił, bo nie chciał sobie znaczy to pani kierownik już może wytłumaczyć, tak, bo to jesteśmy ten problem, akcji. Ponieważ no, firma, która jakby odbiera od państwa mieszkańców wielkogabaryty, ona jakby działa w ramach tego, tam gdzie co mieszka, no tak? Właśnie, tam jest działka, nie zamieszkała, natomiast pan no, mieszka tu w Rewie, tak. Ale po prostu wystawił w tamto miejsce i... Ale nie, tutaj nie... jest ale jakieś kawałek, tu ma tak, ja zakładam, że te śmieci, jak zostały zebrane, gdzie one spełniają tych kryteriów, śmieci, które są odbierane. A często są jakieś puszki z farbami, jakieś opona, jakieś tam... Opony zabierają. Tak, opony zabierają. Ale jeszcze tam są. Tak, i to na pewno też trzeba dnie, czy do pana dyrektora, czy do pani Ani. Te mniejsze rzeczy. Jakieś telewizory. Wszystko tam te kontenery, gdy zbieramy to ładunki. Ale to by stawili tam, to zostawili po prostu. Ale tutaj problem masz taki. Ludzie też myślą, że środki się gdzie gabarytowy, to wystawiają wszystko, co mają. Gdzie stoją? Czy to są swoje kafelki, płytki, cokolwiek, znam. Jakby to tutaj dostajemy sygnały od mieszkańców, dzwonią do nas, tak, i tutaj zabieramy to, co jest w ramach. I tak mamy 4 razy do roku odpady wielkogabarytowe, to jest dosyć sporo, tak? To przyjeżdżają, dostawiają, wystawiam i koniec. Tutaj być może wtedy prośba do pana dyrektora. Zakładam, że tych śmieci, o których tutaj mówimy, tam już się nikt nie weźmie z tego. No to niebezpieczne. Prośba w stronę może z tego. To za wpisem, tak? Tak. Wierzesz, ja tam co sami śmieci. A te łóżka tam co pan... Tak, to też zostało zabrane w biurze. Pan się tutaj z nami porozumiał, że on po prostu wystawił tam w tamto miejsce, ale to nie jest nieruchomość zamieszkała. Tylko to sobota, będzie kogo tu wystawił. Tak, bo ta firma z kolei nie miała drogi adresu, bo nie ma adresu, tak? Więc ona nie wiedziała skąd tak zabrać, no tutaj dali nam informację, że oczywiście zabiorą, to mieli to też tam zabrać, nie wiem, mogą zorganizować, ale zostanie to oczywiście uchwalone. Proszę bardzo, czy są jakieś jeszcze pytania? Nie. Ja mam jeszcze jedno pytanie. Czy strona internetowa Sołectwo Rewa jest oficjalną stroną sołectwa? Jest oficjalną stroną, oficjalnie, nieoficjalnie na pewnym wymarciu, ze względu na to, iż całą tą główną rolę przyjmuje Facebook w tej chwili. A czy wszyscy mają Facebooka? Nieprawda. No więc właśnie. Słucham? Czy wszyscy mają Facebooka? Oczywiście nie mają, właśnie. Ale informacje o zebraniu, takie te najważniejsze, na stronie się pojawiają. Pozostałych informacji na stronie nie ma. Dobrze, i to jest i do mieszkańców, i to nie chodzi tylko o mnie, bo wśród moich znajomych też dużo osób nie ma Facebooka i nie ma zamiaru mieć. Natomiast też część turystów zagląda
na tą stronę, więc no, trudno, żeby szukali. No, tu zobowiązuje się przed Państwem, niż tą stronę rozbujamy troszeczkę i uupdate'imy od dzisiejszego zebrania. Nie ma sprawy. Jeszcze jedno pytanie. Proszę bardzo. Rzadko mi się zdarza, ale tym razem popłę panią Romanowską, która siedzi tam na końcu. Czy jest szansa, że zakładając, że uda nam się tą drogę rowerową przeforsować, żeby ten zakaz prowadzić ruchu tutaj jednośladów typu rowery na tych naszych wąskich drogach, tam gdzie jest ścieżka rowerowa. To naprawdę przeszkadza w ruchu pojazdu i jest też niebezpieczne dla rowerzystów. Mówimy o tym tutaj rewamo. Nie, Kosakowo. Ale tu nie ma ścieżki, tak? Nie, nie, nie. Pan wójt mówił o ścieżce, o tej drodze, o tym górze. A pan tutaj wnioskuje o tym, co dzieje się w Państwie. Ktoś dał prawo tym ludziom, żeby jeździli ze środkiem ulicy, ale, to jest koszmar. Ale nie chodzi o to, chodzi o to, że piesi też chodzą po tym chodniku. Oni jadą w czterech koło ciebie po tym chodniku i ci trąbią, co ty zejdziesz na ulicę, bo pan jedzie rowerem? Tu się no. To powinna być ścieżka. Ma pani rację, oczywiście, powinna być ścieżka rowerowa. A jest w planach, tak? Po drugiej stronie. Znaczy w planach, może nie ma, ale jest na tyle, że przewidziany szeroki pas drogowy, że jadąc stąd do mostu, faktycznie po prawej stronie najlepiej jakby był chodnik, po lewej stronie ścieżka rowerowa, ruch byłby rozzielony, nie było problemu. Tak. Natomiast w planach inwestycyjnych w najbliższym czasie póki co nie ma tej ścieżki rowerowej. Ale aczkolwiek ja uważam, że... Ścieżka rowerowa jest z mostu do Wałowy. Zasłucham? To jest identyczna sytuacja jak z tym odcinkiem od Wołowej. Ja mówię nie to, co jest zrobione, tylko mówię, że jest plana, bo tam są nawet grunty nie wykupowane. Znaczy grunty są wykupowane pod szerokość pasa drogowego, czyli ogólnie pod pas drogowy. Natomiast czy w tym pasie drogowym zrobimy tylko jezdnię, czy też jezdnię, chodnik i ścieżkę, to już jest inna historia. Faktycznie najlepsze rozwiązanie jest, tak jak powiedziałem, z lewy do mostów jadąc, po prawej stronie chodnik, po lewej stronie ścieżka rowerowa. Plany miejscowe na tyle przewidują poszerzenie całej tej ulicy Molskiej, że faktycznie ta ścieżka rowerowa się zmieści. Natomiast realnie już patrząc, wykonanie ścieżki rowerowej z Rewy do mostów, no to może być inwestycja rzędu miliona złotych. Tak samo jak z Kosakowa do Pogórza, tam kosztowało to około miliona złotych. I tutaj tak samo, to nie są wcale takie małe środki. Zaczynając od samego wycięcia drzew, tak? Które też będzie trwało ale jeszcze trzeba powiedzieć o wodzie. Kto będzie padał? Kamieta woda musi zostać gdzieś spróbować. Ona gdzieś dobrze pani. Ja wiem, że to pani powiada, że powiedziała wszystko. Wyciszczenie tych przepustów z ulicy Morskiej z chodnikiem. Tutaj chodzi o prawo mostu, o tym Ale Marcin, jak koszę trawę i nie zgrabią, ja mam tylko to zostaje to gminie, dlatego ja do ciebie dzwonię jak koszę, żeby tą trawę zabierali, bo ta woda już w tobie prowadzi. To stoi i wszystko w drodze. Nie zostawiamy do produktu, że będzie zrzeszenie ręczne, to jest jazda, to ale co oni to wrzucą mi śmieci na chodzie? Ale to pan daje, ale to będzie musieli jeszcze zależy prowadzić. Tak. 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 A to jest faktycznie inwestycja robota powiatu. Skosiliśmy całość, zostało na 3/4 wielkości, że wika po całości prawa. Teraz na prawach jasnym ci ludzie wszystko zdali się w głowie polioracyjnym, równie za prawdę i mamy... Nie ma trudności. 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 To się właśnie odbywa na tej zasadzie, tak pani mówi, zwrócenie uwagi i przekazanie informacji. Tylko finansuje to powiat, zleca to powiat i czyni to powiat. My tak naprawdę, i nadzór nad firmą ma też powiat, my tak naprawdę, no to właśnie mówię na zasadzie monitorowania gdzieś tam. Dobrze, to ja się chciałam zapytać do pana Speko. Ulica Kochanowskiego na Suchym Dworze to jaka jest? Powiatowa. Kochanowskiego jest gminna. Gminna? Gminna, oczywiście. A, bo widzę, że Peko tam często robi. Nie. No to dobrze. Co do własności droga gminna czy powiatowa, to i tak duży ukłon w stronę gminy Peko, bo tak naprawdę cała ulica Morska będzie jest powiatowa, a to czyni wszystko Peko, tak? W samej miejscowości. Tak naprawdę moglibyśmy powiedzieć... To powinien robić powiat, no ale no, byłoby to zupełnie nielogiczne. My naprawdę chcielibyśmy mieć wszystkie drogi u nas gminne,
Bo wtedy mielibyśmy możliwość tutaj, natomiast większość dróg tych głównych, które Państwo widzą, przez które Państwo przejeżdżają, to są drogi powiatowe i drogi wojewódzkie. No i Marcin, chodniki, nie? Na powiatowej. Dziury są tak w chodnikach, że te kostki się normalnie pod zapadałką. Był ten temat poruszany. Jak to wygląda ze strony powiatu? Wszyscy Państwo też widzicie. Powiem wam, ponieważ akurat to też przyjaciele, zresztą ja kiedyś w tej firmie jeszcze w rejonie dróg bardzo, ale pani współpracuje, bo akurat za ten rejon odpowiada pan Zbyszek Jeka, kiedyś tam ja jeszcze do pracy swego czasu przyjmowałem. Staramy się współpracować i wiele spraw takich zleca, weź to napraw, bo zanim ja tam kogoś znajdę. Oni zgłaszają do odpiaszczania, z reguły ja, my tu wcześniej odpiaszczamy tą morską przed sezonem, zanim powiat ruszy, ale w zamian za to dostajemy trochę prezu, tam trochę czegoś, no jakoś sobie tam radzimy. Natomiast ogłaszają przetarg na naprawy, określają jakie i wyłania się firma z przetargu. Ma określony czas, w którym to robi, tak samo jak z koszeniem. Z koszeniem mają tam, no trzeba 2-3 razy do sezonie skosić i tak to się dzieje. I wtedy jest problem, bo zgłaszać można, no to firma z przetargu wykonała swoje, nie mają tego utrzymania jakby ogłoszonego przez cały rok, że co się dzieje na ten, tylko w tym określonym czasie, to co jest, to zrobią, co się później stanie, to czeka do następnego roku. No. Takie jest działanie, bo swoich jakby sił wykonawczych powiat nie ma. Jest to zarząd dróg, zarządza, a wszyscy wykonawcy to są obce podmioty, wyłonione w przetargu. Czyli tylko biurokracja. Znaczy no tak niestety to funkcjonuje, tak działają przepisy, tak działają samorządy. Przedsiębiorstwo to wszystko grało, tam się zarzynia, tu spółka, tu wiadreje, tu pada, tu nie pada, tu nie raz, tu nie raz. Nie, jest to tak trochę, mówię, jak jest zagrożenie dla życia, no to pan Zbyszek Jeka dzwoni, mówi, słuchaj, pomóż, trochę załatek tam coś zrób, a ja ci dam zamian za to, w przyszłym roku coś oddam, coś zrobię innego. Tutaj z naszą firmą komunalną Pekto jest na tyle dobrze, że jak jest jakaś potrzeba taki nagły, zabawiam trawy, czy przykoszenia czegoś, czy, no to jest telefon do dyrektora i gdzieś ta interwencja jest, czy nie może od razu tego zamówienia, ale na pewno od razu na następny dzień, więc tutaj współpraca układa się naprawdę dobrze. No a co do powiatu, widzicie Państwo, chociażby teraz cała Ulica Morska, poznaczone drogi, te dziury do łatania. Ja jestem święcie przekonany, że to się szybciej w sierpniu nie stanie. Ale w pierwszym nie łatali już chyba. To no nie, to urząd zarząd dróg wojewódzkich. To pierwszy województwo. No jest tak, mamy jedną drogę województwą od ronda w okolicy urzędu miasta, dajże do, idzie w kierunku Pierwoszyna, zakręca go kościoła i cała Rudzka. To jest Ulica Wojewódzka, zupełnie inny podmiot, zarząd Gdańsku. No i mamy tych kilka tu dróg powiatowych, tak, co jest. I to jest problem, tyle co to powiem, bo tu mówimy o przejściach dla pieszych, o sygnalizacji świetlnej. Z kolei powiat się trzyma swoich przepisów na drogach powiatowych. Po prostu są też określone przepisy, żeby nie tamować ruchu, gdzie można robić te światła, gdzie przejścia dla pieszych. Też nie pozwalają, żeby one były gęste, no bo to jest tam spowalnianie ruchu, tak. No bo to co chwilę przejście samochód staje, zanim się robi 5 innych czy 6. Także to jest, nie wszystkie jakby te interwencje składane na Radę Gminy, czy na Radę Gminy, podnoszą skutek, bo oni jakby na swoje przepisy analizują, no można, nie można, jest komisja do spraw oświetlenia. Zupełnie tutaj dalsze było. Ja mam jeszcze jedno pytanie do Rzeczpospolitej. W ostatnim biuletynie była informacja o opłacie miejscowej, no to jest jedna sprawa, ale również o przypomnienie mieszkańcom, którzy mają obiekty świadczące usługi hotelarskie, o wpisie do rejestru, tak? Czy gmina przewiduje dla osób, które już wpisały, czy bądź się dopiero wpiszą, jakieś jednolite tabliczki, które można przymocować na budynku? Chociażby Herma tak, ma coś takiego, bardzo ładnie to wygląda. Nigdy tego żeśmy nie przewidywali w takiej formie. Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie. Czy robilibyśmy jakiekolwiek, jest to nie wiem, informacje lekarzy, czy ten obiekt jest faktycznie legalny, więc tak się nazwę, czy nie. I wtedy też będziecie wiedzieć, co jest legalne, to właśnie dla waszej informacji. Możemy się umówić, ja sobie to zapiszę i postaram się nawet przyznać na komisję jakieś dać informacje. Czy jesteśmy sami trzy, natomiast
Nie wiem, czy bylibyśmy w stanie do tego sezonu tak szybko wprowadzić takie jednolite tabliczki. Natomiast pomysł może się okazać faktycznie tak. Tak, na pewno powinno być jednolite, z tego względu, że mogę sobie inaczej zrobić i będzie to w kryptach. Tak, wniosek słuszny, to też byłaby łatwość, na pewno ułatwienie też ściągania tej opłaty. Oczywiście, że tak. Faktycznie myślę, że to jest dobre rozwiązanie. Proszę bardzo. Pytanie chodzi o te parkingowe miejsca na ulicy Wierzchu, na środku. Czy można zrobić poszerzyć, bo one faktycznie były dla inwalidów? Te trzy miejsca wiecznie okupowane. Tam jest założenia, jakby miały być miejsca dla osób niepełnosprawnych, natomiast one nie... Ale wystarczy poszerzyć w głąb planu. Tak, bo to jakby jest tutaj... I są miejsca dla inwalidów, tak, nie ma nic. I stają tam miejsca domowników. Tak, bo na razie nie ma w sumie, nie? Dla jest jedno tu na górę. Są, ale na ulicy w Bursztynowej są miejsca dla tam jest miejsce, proszę pomalować i mają gdzie stanąć. Tam na ulicy Bursztynowej będą wymalowane takie dwa, żeby były pełnowymiarowe. Ale nie chodzi właśnie o te konkretnie trzy czy cztery miejsca. Przymorskiej. Siłownie. One kiedyś miały kopertę, był stak, potem tak został zdemontowany. Tak, one nie spełniały wymogów. No to teraz, żeby... Zrobić to pół metra szerzej i zanimali do samochodu. One muszą być na długość samochodu. Co? Długość samochodu. Nie. Wejdę w manewrze. To odpowiednio może stanąć tak, żeby to było. Myślę, że to przeanalizujemy, bo kiedyś był taki właśnie pomysł, że były miejsca, później tak, z trwałości tego projektu, który tam był taki. Przepraszam, czy to jest część z Państwa? Nie. A to jest? Pusta, patrzcie, to moje. Dobra. Żeby zebrali. Policja dostała. Jak teatrze. Widzicie Państwo, te wszystkie problemy, o których dzisiaj... To jest bardzo dobry pomysł, bo to jakby te miejsca są takie tutaj. Co najszybciej albo co mieszkanie. Ale te wszystkie problemy, tak jak dzisiaj zgłaszamy, to wszystko, o czym dzisiaj mówimy, jest tylko dowodem na to, jak szybko jako miejscowość się rozwijamy. I nasza infrastruktura, która była budowana w latach 60., 70. czy 80., i o infrastrukturze drogowej, o infrastrukturze energetycznej. Przykład z tego roku bodajże, czy z zeszłego roku, gdzie sieci energetyczne na przykład nie wytrzymują już tych wszystkich patelni, frytkownic, które się w tych barach pojawiają. Tak? No, także przeważnie nie mało. Światło jest tak naprawdę, wiecie, błąd jest wyłączany codziennie, praktycznie w nocy na jakiś czas. I tak samo to mówię, infrastruktura i drogowa, i infrastruktura, może nie w samej Ewie, ale taka jest zapewne... Telewizory nie odbierają. Telewizory nie odbierają, tak, ale infrastruktura, czy to wodno... Zasięgu nie ma, programu nie ma. Ociśnienie wody, u nas nie ma jeszcze tego problemu, ale tak jak śledzicie media i społecznościowe... Proszę mi dodać, jeżeli można. Czy my się doczekamy tego światłowodu do radia w ogóle? Zresztą to już odpowiem panu. Rozmawiałem z właścicielami firmy bodajże w zeszłym tygodniu. Jeszcze wcześniej informacja na chwilę obecną jest taka, że jeżeli wejdą do Ewy, to tylko i wyłącznie do KCK, do długości KCK. Być no może podłączając plebanie jeszcze tutaj, ale to być może tylko zależy od księdza, do KCK, jeżeli w ogóle wejdą, na co szansa jest, tak jak pan powiedział, 30%. Na pewno w planach firmy nie ma dzisiaj wyposażenia całej mieszkańców Ewy, generalnie całej Ewy. Ekonomicznego, tak? Ale to wtedy było... Poczekaj, a jak to było wtedy, że wtedy to miało być cała gmina i w ogóle taka reklama była? Zgłosiła projekt, dostało do finansowania na projekt, tam bodajże było 1000 przyłączeń telewizyjnych, 1000 chyba, czy 500 właśnie światłowodów internetowych. Projekt ten tak naprawdę wykonali, rozliczyli już w samym Pogórzu i całą resztę gminy wykonują z własnych środków, tylko jako firma prywatna, tak? Bo u nas kabel leży, nie? Tam jest tylko przepust, jest tylko pod nowym chodnikiem, jest tylko przepust, jest podłączona część zabudowań na nowej rewie. Tam jest magistrala, tak jakby na nowej rewie, tam jest kilka domów. Chyba jednak nie, tylko tam jest tylko kabel też potrzebny. Nie, tam jest na pewno... Światłowo chyba jest. Na pewno... Chyba jest. Kilka latarzy. Ale to światłowo jest chyba aż na tym całym nowym chodniku. Nie ma światłowodu, panie notarze. Mówi panu 100%. Nie ma światłowodu, jest tylko przepust położony. Więc to jest informacja z pierwszej ręki. Firma dzisiaj nie ma ekonomicznego uzasadnienia, aby wchodzić do REW-u. Gdyby było jeszcze założenie, że 100% zabudowań w REW-ie się podłączy, mogliby to rozważyć. Takiego zainteresowania nie ma, jak zrobili rozeznanie jako w terenie mówiąc, to zainteresowanie jest też około 50%.
mieszkańców. Ale jakieś nie takie rozeznanie? Tak, tak, no, to jest informacja od właśnie firm, to nie wiem. Nikt nie wiedziałam. Więc nie wiem, z czego to wynika. Ale to chyba u nas oni nie byli, w ogóle się nas nie wiedzieli. Tak, ale to może jakieś na temat, to nie wchodzili w ogóle. Firma woli wejść do jednego bloku niż kopać całą lewę. Wiemy, że cała lewa jest wydoskowana, wyasfaltowana, więc jest to szkolenie, cała infrastruktura, odtwarzanie infrastruktury. Dużo nie da. A mieć tam tak, na przykład 50 przyłączeń, więc... Ale to nie ma jakoś połączenia, ona nie jest problem. To jest prywatne przedsiębiorstwo, znaczy tam oni... Tak, jeżeli tak, to tylko do KCK, to jest informacja moja z ostatnich chwili, tak? Załapałem się. Tak. No ale jak ja dzwoniłam, to mówili, że mogę umowę podpisywać śmiało na 2 lata. Tak, tylko podpisanie umowy nie wiąże się z tym, że będzie światowy. Ale przed 2 lata było. Polsatę mogę normalnie podpisywać. Tak, właśnie pytałam, czy założą nam światłowody, bo mi się umowa kończy z Polsatem, nie, czy mam podpisywać, to a może pani śmiało podpisywać. Nie, no tak, tak, no, za 2 lata. Także tak wygląda sprawa światłowodna. Proszę bardzo, czy są jeszcze jakieś pytania? Wiesz mi, tak naprawdę w Rewie nie jest aż tak źle, jakby niektórzy o tym mówią, piszą. Jest tam bardzo... Ona, idzie jeszcze. Telefon od czasu do czasu, czy też odbierze. No telefon bardzo panowie. Aha, no to tak, odnosi telefonu. Powiem Państwu tak. Ciężko się do ciebie. Jak ja dobrze, że mam do żony, numer pan chyba ma mnie zablokowany. On cię ma zablokowany. Też tak no, to mam odrzuć. Jeśli chodzi o mnie, to mam zasięg tylko w kuchni i to tylko tak w kuchni. Tak naprawdę nie ma zasięgu, jest badanie. Ale to jest normalne. Nasze KCK podpisało umowę z jednym z operatorów na 3-miesięczne czy 4-miesięczne takie czasowe umiejscowienie tutaj nadajnika takiego dodatkowego na sezon letni za KCK, tak? Czyli na tej działce wyżej. Umowa została podpisana od 1 czerwca, mamy dzisiaj 14 i ich nie ma. Ale jak włączą rana w pierwoszynie, samoloty na rzekę, koniec! To, nie ma to, nie ma to tylko okno zostało i szyby tak to wygląda, wiemy, że jest słabo. Jeśli chodzi o internet, to osobiście mogę polecić. Sam używam i naprawdę nigdy się nie zawiodłem. Działa, nie wiem, na mnie rewelacyjnie. To jest interkaru radiowy, tak? Więc... Ale wolny. Znaczy, ale słuchajcie, ja mam śmiga prawie jak światło. Nie powiem, że Rosja wygrała 5-0. To jest tak naprawdę. Gdyby to kogoś interesowało, myślę, że od jutra mężczyzn nie będzie. Z kim grali? Z Arabią Saudyjską. Ale ani jednej z nich nie grali. Ale liczy się wyjść. A ja mam tylko prośbę, że tam ewentualnie ten rów często się zapycha, nie tak dwa, to też to jest kwestia jakiegoś wiatru północno-wschodniego, a nie zapycha. A nie można otworzyć starego rowu? Tak. Znaczy mieliśmy w planach, między lewą a mechanikami, tak? Znaczy mieliśmy już w planach takie, że... Pani, jeżeli mogę coś tylko... Chcieliśmy, mieliśmy w planach tam ustawienia takich ostróg, jakby coś takiego, tak? Chcieliśmy to zrobić z takiego tego tworzywa sztucznego, natomiast koszt trochę nas przerósł, bo dokładnie tam wyszło chyba ponad 70 tysięcy, więc no, staramy się tutaj coś wypracować, żeby to było trochę no, może mniej kosztowne. Tak, mówią kosztowne. Tak, a stare rozsyłki. No, miałam tutaj taką analizę, że ale no właśnie, nie, żeby się nie, ale Państwo, ja ostrogę tak poszło. Często tak jestem w Rewie, nie zawsze idę pieszo, tak? Nieraz te zapomnę. Jeżeli jest tam ten nawał tego staramy wiatru, się na bieżąco tutaj. To proszę dzwonić, to ja zawsze maszynę tu Adama Ślimińskiego puszczam wcześniej rano, przychodzi wcześniej do pracy, także... Przekopie, ja wiem, że to dość często tam zależy jak falowanie, czy tam falowanie. Stawczy się tylko różnica poziomu. No, to jest za partygni. Zawsze go zapali. Znaczy tak co tydzień też nie. Ale no, zawsze, co tydzień. Zależy od kierunku. Ten drugi, który jest zamknięty, zlikwidowany, ten nie. Ten był raz w roku zapalany. A ten tutaj co tydzień.
Ja myślę, że połowa z nas tutaj siedzących na sali nie wie, o którym rowie pan nawet mówi, bo tego rowie ma ze 20 lat. Nie, nie, nie. No. Jakieś 5-6 lat. O, nie, 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 nie. 10 lat. Szanowni Państwo, jeżeli nie ma... Tak, mamy 15 po 8, 2,5 godziny prawie spotkanie. Dziękuję bardzo serdecznie za przybycie, za moje dyskusje. Zapraszamy we wrześniu.